Dzisiejszy wątek będzie waszym wątkiem, bo o propozycji tego związku przeczytałem w komentarzach i nawet dużo osób o tym pisało. Żadnej fabuły nie wymyślałem, bo uznałem, że to bez sensu, ale za to mam dużo do powiedzenia na ten temat. Otóż według was Iwona powinna być z Filipem. Moim zdaniem źle życzycie dziewczynie, ponieważ wiadomo jaki Filip jest i może się przy niej zmienić, ale to wróżenie z fusów. Zapewne osoby, które oglądają serial od początku lub pamiętają związek Oskara i Leny, to wiedzą, że wtedy Gawrońska była nieco bardziej wyluzowana i fajniejsza. Odkąd związała się z Hagajem, to po prostu zniknęła, stała się tłem dla innych. Jak już miała jakieś wątki, to opierały się przeważnie na zdradach. Tu Barański, teraz Jarosz. A chyba nie chcecie, aby Iwona tak samo skończyła, czyli go zdradzała i żeby zniknęła z serialu. Oczywiście może tak nie być, ale już raz tak było, także produkcja może pójść na łatwiznę. Również uważam, że Iwona i Filip kompletnie do siebie nie pasują, ponieważ on jest totalnym nudziarzem. Wiadomo, jest porządnym facetem i zarazem dojrzałym, ale też sztywniakiem. Za to Iwona wiadomo jaka jest, więc nie będę tutaj wygłaszać charakterystyki jej postaci. Reasumując, fajny mieliście pomysł na związek, lecz pewnie nie analizowaliście tego w taki sposób. Ja wolę, żeby Iwona była sama i miała fajne wątki, niż gdyby miała podzielić los Leny. Jestem ciekawy, czy według ciebie pasują do siebie? Bo moje zdanie na ten temat już znasz, a teraz chcę poznać twoje.